Intensywne opady śniegu sprawiły, że służby drogowe po raz pierwszy w tym roku mają pełne ręce roboty. Główne drogi są przejezdne, ale jeśli śnieg będzie nadal padał, mogą pojawić się utrudnienia na drogach niższej kategorii. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu dysponuje 11 pługami, po jednym na każdą strefę odśnieżania. W dni takie jak dziś, kiedy śnieg pada intensywnie, wszystkie pracują pełną parą, mówi Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Oczywiście sytuacja jest pod kontrolą, natomiast tak jak popatrzymy za okno, pada śnieg, to pada śnieg. I trudno mówić o tym, że w tej chwili wszystkie jezdnie są czarne, tak jakbyśmy chcieli mieć taki standard, że przynajmniej jeżeli chodzi o drogi krajowe, wojewódzkie, żeby one były utrzymane w standardzie czarnych, wilgotnych jezdni, to znaczy bez śliskości. Jak pada śnieg, no to na bieżąco utrzymujemy i powiedzmy dzisiaj już od godziny 4 ekipy są na drogach, na chodnikach. Do zarządu dróg nie wpływają na razie żadne informacje odnośnie nieprzejezdnych dróg, choć niewykluczone, że pewne problemy mogą pojawić się na drogach niższej kategorii. Pługi mają za zadanie w pierwszej kolejności zadbać o drogi krajowe i wojewódzkie oraz trasy przejazdu autobusów miejskich. Kiedy śnieg pada intensywnie, nie są w stanie zebrać go ze wszystkich ulic naraz. A jest co odśnieżać, ponieważ na terenie Wałbrzycha znajduje się około 200 km dróg podzielonych na 11 stref odśnieżania. Na początku wybierane są te drogi najważniejsze dla Wałbrzycha, jak w momencie, gdy one są odśnieżone, to sprzęt idzie na drogi drugiej kolejności odśnieżania, później na trzeciej. Na czwartej to już w zasadzie rozmawiamy o takich interwencyjnych sytuacjach. Więc 11 pługosolarek jeździ normalnie. Oprócz tego jest w gotowości pług wirnikowy, który no, w sytuacji, gdy były rzeczywiście bardzo duże opady śniegu, nie poradziłby sobie ten sprzęt tradycyjny, to wyjedzie również taki duży pług wirnikowy. Pracami, chodnikami i drogami osiedlowymi zajmuje się zespół około 50 pracowników z DIKUM-u. Ich ciężka praca jednak na nic się nie zda, kiedy na drogi wyjeżdżają pojazdy nieprzystosowane do zimowych warunków. A z czymś takim mieliśmy do czynienia w godzinach porannych na drodze wlotowej w kierunku Jedlnyzdroju, gdzie drogę zablokował tir na letnich, prawie łysych oponach. Na tych małych serpentynach tam samochód no, przez chwilę stał, nie mógł sobie poradzić z podjazdem, a za nim stała solarka. I teraz to jest ta sytuacja, że jak się samochód, mówię, nieprzystosowany do zimy zjawi, to mogą być lokalne utrudzenia, ale tak na bieżąco raczej jesteśmy i czekamy od wilży, o tak bym powiedział. Sytuacja w powiecie wałbrzyskim również jest opanowana. Drogi są przejezdne, ale kierowcy powinni uważać, wybierając się za miasto, ponieważ na niektórych drogach powiatowych zalega cienka warstwa ubitego śniegu. Na ponad 160 km pracuje 12 pługopieskarek. Ewentualne problemy na drogach powiatu zgłaszać można pod numerami telefonu 74 846 06 67 w godzinach pracy urzędu lub 508 204 844 pozostałą część doby i w dni wolne od pracy.